Waw Wędka zaprasza na film. Siemanko, witam po raz kolejny z nadwody. Dzisiaj będzie krótki wypad, bo mam jakieś maksymalnie 2 godziny. Tak jak już widzicie, ci, którzy mieszkają w okolicach Warszawy, kanał Żerański, ten odcinek No Kill. Będę próbował złowić okonia. Ostatnio jak byłem tutaj, to spotkałem Tomka z kanału Wędkarski Challenge. Także serdeczne pozdrowienia. A jak Tomek, to wyzwania wędkarskie, więc dzisiaj ja postanowiłem sobie zrobić takie małe wyzwanie. Postaram się złowić 10 okoni w te 2 godziny. Ostatnio na kanale była totalna lipa, więc te 10 okoni to już jest, jak na ten ostatni okres tutaj na tym odcinku, wynik całkiem przyzwoity, więc zobaczymy, czy się uda. Oglądajcie. Pierwsza miejscówka przede mną. Ogólnie mam plan taki, żeby zrobić to miejsce, zrobić jeszcze jedno bliżej Zegrza i może jeszcze gdzieś stanę na jakieś trzecie miejsce na 15 minut, ale startujemy tutaj. Rozpoczynamy. Na początek leci taka guma. To są ci, którzy śledzą kanał, to już wiedzą. To są jedne z moich ulubionych przynęt. To są takie rybki, w których jest w środku powietrze. I to powoduje to, że ten opad jest troszeczkę dłuższy. One nie mają jakiejś tam pracy własnej. Trzeba im nadać pracę wędką. Próbujemy. Pierwszy jest. Jest drugi. Drugi. Udało się namierzyć okonia. Zobaczymy, czy namierzyć, bo na razie 2 ryby. Ale to już zawsze 2, a nie 0, ani 1. Zobaczymy, powiem wam, że brania no niestety są z dna, czyli nie do końca tak jak lubię. Ja lubię, jak jest ogólnie strzał z opadu, taki prawdziwy, klasyczny, mocny. Niestety tak nie było. Postaram się chwilę kłaść na dnie i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś lepszy skutek. Jest trzeci okoń. Jest. Jest okoń numer 4.
branie zna. Tak to wyglądało, no niestety wyzwanie niezaliczone. Udało się złowić 6 ryb. Powiem wam szczerze, że te 6 ryb to całkiem niezły wynik, jak tutaj sobie popatrzyłem na ludzi, którzy łowią, no bo byli na zero. Udało się znaleźć ryby dopiero w ostatnim miejscu, także tak naprawdę miałem tutaj pół godziny z ogólnie 2 godzin, które dzisiaj spędziłem na kanale. Także wyzwanie niezaliczone, ale cóż, rękę rybą śmierdzi, to jest fajne. Także jeżeli taka produkcja przypadła wam do gustu, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Kto jest nowy na kanale, polecam przycisk subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco z najnowszymi filmami. A na dziś tyle, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nad wodą.